tym filmie zaprezentuję autotransformator. Autotransformator jest specjalną odmianą transformatora, w której połączono uzwojenia pierwotne i wtórne, rezygnując z galwanicznego rozdzielenia obwodów. Urządzenie to zostało zakupione w sklepie Banggood. Symbol to TDGC2/05. Budowa urządzenia jest porównywalna z transformatorem o mocy 500 VA. Jednak maksymalna wydajność tego autotransformatora to aż 2 kV, a prąd po stronie wtórnej to 8 A. Przepływowi energii przez autotransformator towarzyszą zjawiska transformacji oraz przewodzenia. Na moc pozorną autotransformatora składa się moc pozorna przewodzenia autotransformatora przenoszona przez transformator bez udziału pola magnetycznego oraz moc pozorna własna lub inaczej transformacji autotransformatora przenoszona przez transformator za pośrednictwem pola magnetycznego. Ten autotransformator waży około 3 kg. Obudowę posiada metalową z otworami wentylacyjnymi. Z przodu mamy mały wyświetlacz pokazujący napięcie oraz zaciski do przyłączenia obwodu pierwotnego oraz wtórnego. U góry znajduje się pokrętło regulacyjne, którym zmieniamy napięcie przesuwając szczotką węglową po uzwojeniach. Mamy tutaj już podłączony autotransformator do strony pierwotnej do zasilania oraz stronę wtórną. Wykonamy parę doświadczeń z autotransformatorem i zobaczymy, jak płynna jest jego regulacja. Po lewej mamy zwykły transformator, gdzie moc przekazywana jest za pomocą pola magnetycznego. W autotransformatorze moc przekazywana jest za pomocą zjawiska przewodzenia oraz zjawiska transformacji, też za pomocą pola magnetycznego. Prąd płynący w części wspólnej jest na tyle mały, że możemy znacznie ograniczyć przekroje przewodów użytych do budowy autotransformatora. Jak można się domyślić, wykres napięcia sinusoidalnego po stronie pierwotnej i wtórnej jest taki sam. Zmienia się tylko amplituda. Autotransformatory znajdują zastosowanie m.in. w systemach elektroenergetycznych do połączeń sieci o różnych poziomach napięć, w układach rozruchu dużych silników indukcyjnych klatkowych, w zastosowaniach laboratoryjnych, wszędzie tam, gdzie dopuszcza się brak galwanicznego rozdziału obwodów pierwotnego i wtórnego oraz gdzie korzyści płynące z mniejszej masy i strat przewyższają nakłady związane z ograniczeniem prądu zwarcia. Jak można zaobserwować, regulacja jest bardzo dokładna, precyzyjna. Wartości napięcia pokazywane na wyświetlaczu autotransformatora oraz na mierniku są takie same. Z pomocą autotransformatora możemy badać różnego rodzaju urządzenia
sprawdzać poprawność ich działania, na przykład po naprawie. Wtedy możemy zwiększać napięcie płynnie i obserwować, czy naprawione urządzenie zachowuje się prawidłowo. Na przykładzie tej cewki możemy zaobserwować, jak wartość napięcia wpływa na wartość pola magnetycznego w tej cewce. Autotransformatory posiadają dwie podstawowe wady. Pierwsza to galwaniczne połączenie obwodów pierwotnego i wtórnego, które powoduje, iż wszelkie zakłócenia przepięcia przenoszą się bezpośrednio na drodze przewodzenia do obwodu wtórnego. Niekorzystne jest również niskie napięcie zawarcia autotransformatora w porównaniu ze zwykłym transformatorem. Tu mamy przykład rozruchu silnika asynchronicznego klatkowego poprzez obniżenie napięcia rozruchu. Napięcie obniża się w celu ograniczenia prądu rozruchowego. Metodę rozruchu wykorzystuje się zwłaszcza w napędach dużych mocy, gdzie przełączenie z gwiazdy w trójkąt u zwojeń stojana jest technicznie trudne. Możemy też określić poziom napięcia, przy którym na przykład ta lampa LED-owa zacznie świecić. Podłączymy teraz do autotransformatora urządzenie o mocy około 2 kW i powoli będziemy zwiększać napięcie, obserwując jednocześnie, jaki prąd płynie po stronie wtórnej. Według specyfikacji po stronie wtórnej możemy osiągnąć maksymalnie 8 A. Ten autotransformator nie posiada żadnego zabezpieczenia po stronie wtórnej, stąd przy podłączaniu różnego rodzaju urządzeń musimy określić, jaka moc jest urządzenia podłączanego, tak aby nie uszkodzić autotransformatora. Wynik to prawie 8 A, z tym, że autotransformator mocno się już w tym momencie grzeje.
A tak wygląda wnętrze po zdjęciu obudowy. Widzimy tutaj szczotkę węglową, która przesuwa się po uzwojeniu. Jak mówiłem na wstępie, autotransmator można kupić w sklepie Banggood. Link do tego produktu znajdziecie w opisie pod filmem oraz kod rabatowy, dzięki któremu zakupicie ten autotransmator znacznie taniej. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!